byłem z moją mamą u pani doktor i wracając pojechałem odwiedzić czcigodnych wiernych, którzy się przyczynili, że mama tam do pani doktor się okazało trafiła. Usłyszałem słowa nagane pod swoim adresem, że za późno mamy do lekarza odwożę, bo mama to jest największy skarb. Pani już głową kiwa, wypiera się. Nie ma zwyczaju wiernych nagrywać. Natomiast ufam, że pamiętam, w czym rzecz? Że mama rodzona nie jest największym skarbem. Już sprawy, czy za późno, czy za wcześnie zostawię. Mama nie jest największym skarbem. Matka ziemska potrafi dziecko zabić, jak jest niewygodne. Potem będzie pobożną udawać, albo nie udawać, ale pobożną będzie dlatego, że zabiła. Matka może źle dziecko wychować. Największym skarbem dla człowieka jest Bóg. A Bóg dla nas jest ze względu na Matkę Najświętszą. Tak się objawił w Jezusie Chrystusie. Bez Matki Najświętszej nie możemy mówić, co by było, gdyby, więc mówimy w związku z tym, co było, co jest. W związku z Matką Najświętszą mamy Jezusa Chrystusa. W porządku historycznym, w porządku łaski dzisiaj. Że do Boga nie mamy drogi innej niż przez Matkę Najświętszą, nie przez rodzoną Matkę. Ta może nas zrodzić, nie ochrzcić, do piekła poprowadzić siebie i nas. I mamy obowiązek kochać rodzica zgodnie z czwartym przykazaniem. Ale to, że rodzic słabuje kapłana, nie jest powodem, żeby księdzu nauki prawić, że matka jest naszym największym skarbem, bo to jest nieprawda. Pani jest trudniej przyjmować słowa księdza, bo pani jest mamą księdza jako księdza, bo pani jest mamą księdza. A skąd pan to wie? Pan tłumaczy moją mamę przed sobą czy przed nią samą, tylko czeka na to. Jak człowiek jeszcze nad swoją głową pracuje i wie, jak się czuje, to wie, kiedy ma do ubikacji iść, czy idziemy do starszego człowieka i mówimy, mamusiu, bo mamusia ma 88 lat, teraz mamusia pójdzie do toalety i lu, 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 bo tak robimy wobec dzieci. Czy idzie starszy człowiek sam? Bo czuje, że lu, 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 lu. To nie wie starszy człowiek, że ma iść do lekarza, czy nie ma iść do lekarza? Czy to jest coś, co samo przejdzie, czy nie samo przejdzie? Ale niekoniecznie trzeba łazić do lekarzy, gdzie cię przyjmują zamaskowani jak typy? Macie przyjemność tam chodzić? Chcą cię leczyć, a sami szkodzą sobie na zdrowiu. Czcigodni wierni pamiętają, że mówiłem przed przyjściem mojej mamy tutaj, że będzie to dla was wyzwanie, dla mnie też, dla nas wzajemnie. Nie jest matka rodzona największym skarbem i nie może pan mieć pewności, że matce kapłana najtrudniej jest przyjmować słowa kapłana, jeśli jest synem. Będzie taka trudność, jeżeli się nie ma katolickiej wiary, tylko protestancką. A skąd pan wie, że takiej nie mamy w wyniku posoborowia? Ktoś nie zauważył, że zmieniono nam wiarę. Ktoś będzie bronił dalej, że musiał w życiu palić, bo praca nerwowa była. I lekarz potwierdzi, tak, tak. Są wszystko kłamstwa, kto za nimi stoi. Tata kłamstwa, diabeł, to twój ojciec, twój ojciec. To twój ojciec, diabeł. Że ksiądz się z twoich ust musi nasłuchać kłamstw, na które gdyby chciał
odpowiadać przy stole, to nie będziesz siedział jak trusia teraz. Jak teraz. Tylko będziesz pyskował, pyszczysz. A teraz też możesz pyszczyć, ale przynajmniej słuchasz. Aż ci w boki wchodzi. Bo za chwilę powiesz, że mamusia księdza dzięki tobie żyje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.